Panie i panowie, testimonium! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Może w Krakowie rzeczywiście płynie wolniej, ale my nie z Krakowa, ale z okolic Katowic. Co prawda to niedaleko, ale 600 km dzisiaj przejechaliśmy. Testimonium znaczy świadectwo. Istniejemy 17 lat. Gramy swoje autorskie kawałki, w których staramy się dawać świadectwo. Można nas spotkać w różnych miejscach w ciągu roku, w szkołach, domach kultury, nad morzem, latem na plaży, w tym roku w Świnoujściu, trasa. Staramy tam się dotrzeć do ludzi, którzy są daleko od Pana Boga i Kościoła. To jest taka pierwsza linia frontu. To jest nasza misja, nasz cel. Nasza muzyka jest bardzo prosta. Dociera, mamy nadzieję, do wszystkich. Jest troszkę utworów mocniejszych, jest troszkę utworów bardziej popowych. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Najważniejsze jest jednak to, że staramy się podziękować tym, co robimy, Panu Bogu za talent, za możliwości, za spełnienie marzeń, że od tylu lat możemy już koncertować i Pan Bóg nas w tym wspiera. Dzisiaj ten koncert jest wyjątkowy z kilku powodów. Jest to koncert debiutancki dla naszej najmłodszej solistki Marty. Po raz pierwszy z nami. Trzon zespołu to moja żona Agnieszka. Jesteśmy niecałe 5 lat po ślubie, małżeństwo sakramentalne, o tym będziemy jeszcze mówić. No i dziewczyna, która już za 3 tygodnie będzie szczęśliwą mężatką. Alina, 7 lat w zespole z przerwą i to będzie taki pożegnalny, żegnający panieństwo, koncert, bo już chyba ostatni przed ślubem. Także jest to koncert wyjątkowy, jesteśmy w większym składzie niż zawsze. Przygotowaliśmy nasze najbardziej znane piosenki. Zaczniemy od piosenki pod tytułem Lawina. Lawina dobra zaczyna się od jednego prostego gestu. Uśmiech, wyciągnięcie ręki w stronę drugiego człowieka. Nie trzeba wiele, aby ruszyła. I to dobro się toczy. Zabiera coraz więcej z sobą. I teraz chcielibyśmy tutaj taką małą lawinę dobra zapoczątkować. Może Agnieszka o szczegółach. Witam Was bardzo serdecznie. Mamy taką propozycję, żeby zapoczątkować tu i teraz taką małą lawinę dobra. Co trzeba zrobić? Prosta sprawa. Wystarczy uśmiechnąć się do osoby, która stoi blisko nas, z boku, gdzieś z tyłu może troszeczkę. Można się uśmiechnąć, podać rękę, może się przedstawić. I to jest nasza mała lawina dobra tu i teraz. Od razu uśmiech na twarzy. Łańcuch dobra, łańcuch zła.
posłuchy, to co jest na przodach, żeby było tutaj w tych przednich, bo nie za bardzo dobrze się słyszę. Kolejna piosenka nosi tytuł Wypas. Nie trzeba mi nic i niczego się nie boję, jeśli moje życie biegnie równolegle z tym, co Pan Bóg mi proponuje. To jest Jego tylko propozycja, bo jesteśmy wolni. Jeśli żyjemy blisko Niego, to On potrafi się o nas zatroszczyć. To jest piosenka napisana na podstawie psalmu. Zresztą skojarzycie, o co chodzi. Żaden wypas tutaj na świecie nie jest nas w stanie nasycić. Żaden człowiek, żadna rzecz. Doskonale o tym wiemy. To jest tylko chwila, moment. Pełne szczęście i pełny taki wypas, to dopiero w przyszłości. Musimy o tym pamiętać, bo tak bardzo łatwo jest tutaj wrosnąć w tę rzeczywistość, tak jakbyśmy mieli tutaj żyć wiecznie, a jesteśmy tylko pielgrzymami na ziemi te kilkadziesiąt lat. Zawsze warto o tym pamiętać. Prawdziwy wypas dopiero nas czeka. To jest taki wielki znak zapytania, jak to jest, co to wszystko znaczy. Dzieci zadają wiele pytań, nasza córka ma 2,5 roku i już zaczyna pytać. Niestety im mamy więcej lat, tym już wydaje nam się, że albo powinniśmy coś wiedzieć, albo tak nie wypada, trochę głupio. A jeśli sprawa dotyczy naszej wiary, to już w ogóle wstyd nam i taki obciach zapytać u źródła, bo przeczytamy książkę, zobaczymy jakiś film, który trochę nie zgadza się z tym, czego nas uczyli na katechezie, co słyszymy w kościele. No i tak żyjemy z tym przeświadczeniem takim, że coś tam nie pasuje, zamiast zapytać. No tak to już jest. Ta piosenka ma zachęcić nas do zdobywania wiedzy, informacji o Panu Bogu, no bo kto go nie zna, to jak go może kochać? Jak to jest, co to wszystko znaczy? Thank you.
Cię bierze. Zadaj sobie kilka pytań, zanim powiesz wierzę. Hej, panowie, skąd ten smutek? Dziś was informuję. Każdy, kto was sercem szuka, w końcu to znajduje. Jak to jest? Co to wszystko znaczy głośno? Jak to jest? Kto mi wytłumaczy? Jak to jest? To czegoś nie rozumiem. Próbujcie sami, jak to jest. Teraz piosenka szczególna, troszkę w innej stylistyce, nosi tytuł W rytmie serca. Opowiada o tym, że Pan Bóg nam dał pewną pulę uderzeń w sercach. Z każdym dniem i z każdą minutą tych uderzeń ubywa, to jest pewne. Kiedyś będzie to ostatnie, Pan Bóg wie kiedy i Pan Bóg wie ile tego nam zostało. I trzeba w każdym momencie, jest dobre pytanie w życiu, dokąd zmierza droga mojego życia? Dokąd zdążam? Tym, co robię na co dzień, co wyznaję, co czynię, co mówię, co mam w sercu, przede wszystkim, co mam w sercu, o co się staram, o co dbam, co jest dla mnie ważne. To wszystko składa się na historię naszego życia i determinuje nasze wybory, naszą drogę. W rytmie serca. Czujesz, że jest tak, to, że żyjesz, bo cię.
Coraz lepiej. Niebieska, nic nie straciły na aktualności słowa Pisma Świętego, że wąska droga i trudna taka wiedzie do szczęścia i mało ludzi ją znajduje. Natomiast bardzo szeroka, wygodna, taka tylko jechać wiedzie ku zatraceniu. To się nie zdezaktualizowało. Mimo, że mówimy nowe czasy, zupełnie inne, nowoczesne, jest wszystko lżejsze, praca lżejsza, życie lżejsze generalnie. Natomiast słowa Pisma Świętego się nie zmieniły i nie zmienią się nigdy, dopóki będzie istniał świat i jeszcze dłużej. Dlatego zawsze miejmy to na uwadze, że trzeba troszkę podjąć trud. Skutek grzechu pierworodnego nas ciąży. Musimy się znieść ponad to, że łatwiej nam zrobić dobro niż zło. Łatwiej nam zrobić popełnić zło niż dobro. Dlatego niebieska i dlatego takie świętopawłowe zrzucenie tych łachmanów. W każdym konfesjonale są teraz niszczarki, księża te grzechy niszczą, Pan Bóg ich nie pamięta, natomiast trzeba, jak się chodzi w bluzie, trzeba czasami ją zdjąć i wyprać, nawet jakbyś chodził miesiąc, to gdzieś tam się zawsze otrzesz o jakiś brud. Tak samo dusza. Jeśli człowiek żyje uczciwie, zawsze gdzieś tam się o to zło otrzy i zawsze go to zło splami, dlatego trzeba prać odzież i trzeba prać duszę. Pamiętajmy o tym, chociażby raz w miesiącu wypadałoby, bo potem nieprzyjemnie pachnie. Niebieska.
Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi to obowiązkowy dodatek do każdego urządzenia, ale przecież Pan Bóg jako stwórca człowieka też nie mógł zapomnieć o takowej, a jest nią 10 przykazań Bożych, to podstawowe prawo, które mamy wyryte w sercach, czy ktoś jest wierzącym, czy nie, czy ktoś jest Eskimosem, Hindusem i tak dalej, wie, że nie wolno zabijać, nie należy kraść i tak dalej. To nie jest, te przykazania nie są po to, żeby nam uprzykrzyć życie, ale jak kochający ojciec i matka mówią dziecku, nie dotykaj tam pieca, bo się sparzysz, nie wychodź bez czapki, bo się przeziębisz, tak samo i Pan Bóg, znając nas, bo nas stworzył, zna nas lepiej niż my znamy siebie, wie, jak to wszystko funkcjonuje, jak się tam wydzielają w naszym organizmie wszystkie te substancje, które są potrzebne, my o tym nie wiemy nawet. On tym wszystkim kieruje. Nawet Pismo Święte mówi, ja badam nerki, serce, tak, ja wiem wszystko o Tobie. Dlatego dam instrukcję, żebyśmy się w życiu nie pogubili, bo jest się łatwo zgubić. Te przykazania nie są trudne i te przykazania powodują, że tak naprawdę kto je przestrzega, ten jest szczęśliwy. Pan Bóg jest zazdrosny o człowieka, zrobi wszystko, żeby, bo nawet sobie nie zdajemy sprawy, jakie nas szczęście czeka. I Pan Bóg zrobi wszystko, bo jest bardzo zazdrosny, bo chce, żebyś był, żebyś była szczęśliwa. Instrukcja obsługi jest taka fajna, wesoła piosenka, może załapiemy refren. Oto Twoja instrukcja obsługi. Powtórzmy, oto Twoja instrukcja obsługi. Do jej zaleceń stosuj się. A zobaczysz, że w czasie niedługim życie Twoje zmieni bieg. Super, śpiewamy.
szczególna piosenka dla mnie i dla Agnieszki. To jest jedyna nie nasza, jedyny cover napisany przez Joachima Menzla zespołu New Life M. Podarował nam tę piosenkę na nasze wesele. Agnieszka po raz pierwszy zaśpiewała ją na naszym weselu. Ona opowiada historię naszej znajomości. Agnieszka mieszka i pracowała w Warszawie, ja na Górnym Śląsku, koło Rybnika, 350 km mieliśmy do siebie, więc dwa razy tyle, ile my, znaczy połowę tego, co my mamy do was. I tak to było bardzo trudne, ponieważ ja jako zadeklarowany singiel po różnych przejściach nieciekawych z kobietami, tam gdzie nie było Pana Boga, albo gdzie był gdzieś tam na 60%, nawet na 79%, nigdy na 100%. Dziwiłem się, dlaczego to się wszystko jakoś tak kończy, rozsypuje, coś się wypala, czegoś zaczyna brakować. No i ludzie się rozstają i rozstają się coraz bardziej poranieni. Teraz już wiem, że jeśli chcemy żyć szczęśliwie, to potrzebujemy poweru z zewnątrz, a ten power jest w sakramencie małżeństwa i to czuje każdy, kto ten sakrament przyjął szczerze i kto go pielęgnuje, że my nie jesteśmy w stanie takiej energii wykrzesać, żeby wytrzymać sobą. Człowiek jest zbyt słaby. Potrzebuje tej siły, która uzdalnia go do życia w takim stanie, w każdym zresztą stanie. Ja to po wielu latach zrozumiałem i straciłem wiele lat życia i to mówię o tym szerzej młodzieży na rekolekcjach wielkopostnych, które gramy. Tutaj nie ma na to czasu, żeby mówić specjalne świadectwo, natomiast jedno jest pewne, bez Pana Boga na 100%, bez Jezu ufam Tobie, w sercu, na ustach, na obrazie, na obrączkach, po prostu nawet po 20-30 latach ludzie się potrafią rozstać, bo budowali dom, wychowywali dzieci, zawsze mieli jakieś zajęcie, natomiast to było później świadczeniem sobie nawzajem usług, natomiast nie było tam prawdziwej miłości. Miłość daje Pan Bóg, może Cię uszczęśliwić przez człowieka, ale to zawsze On daje, On jest dawcą, On jest źródłem miłości prawdziwej. Takiej sobie nie wyobrażamy nawet, jak można kochać, jak można się tego uczyć, bo to nie jest z nas i my to czujemy z Agnieszką codziennie modląc się przed obrazem Jezusa Miłosiernego, że to nie jest z nas, że to przychodzi po prostu ta siła z zewnątrz, nawet się nie spodziewamy kiedy. Tyle ode mnie, no warto żyć blisko Pana Boga, warto żyć z Nim na 100%, tak nie ukrywając siebie, bo się nie schowamy przed Nim. On ma bardzo, bardzo wiele dla nas, wystarczy sięgnąć. Na przykład po sakrament, jeśli ktoś może, zachęcamy. Moi kochani, jeszcze małe słowo ode mnie. Życzę każdej dziewczynie, trochę tutaj was jest, drogie panie, życzę każdej młodej niewieście takiego faceta, takiego super mężczyznę, który będzie stał na straży waszej czystości, który nie będzie żądał od was tak bardzo popularnego w dzisiejszych czasach tak zwanego dowodu miłości. Skoro mnie kochasz, to się ze mną prześpi. Życzę wam właśnie takiego faceta, który was może obroni przed wami samymi. Obroni was przede wszystkim przed grzechem. A teraz posłuchajcie tej szczególnej piosenki, którą już Sebastian zapowiedział na 100%. Wykonałam ją po raz pierwszy na naszym weselu, jako taki mały prezent dla Sebastiana i posłuchajcie. Kiedy cię ujrzałam, nie czułam nic.
Cuda. W 2014 roku miałem wypadek na motocyklu i nie mogłem chodzić przez miesiąc czasu. Unieruchomiony całkowicie. Nigdy mi się to wcześniej w życiu nie przydarzyło i tak sobie pomyślałem, Panie Boże, jak to jest fajnie, jak zrobić krok. I nawet próbowałem, no nie dało rady, miesiąc czasu w łóżku. I tak pomyślałem, kurczę, nigdy nie podziękowałem za takie proste rzeczy, takie cuda, które się dzieją codziennie. To, że mogę wejść, a dla niektórych to jest pragnienie życia, żeby mogli się tu znaleźć na waszym miejscu, a nigdy się nie znajdą, bo to taki Pan Bóg im dał krzyż, każdy ma swój. Chodzi o to, żeby dziękować za takie proste rzeczy. Jedni chodzą do wróżek, czytają horoskopy. Trzeba powiedzieć jasno, że to jest pogaństwo, w to się nie angażujemy jako ludzie wierzący. Natomiast każdy by chciał znać przyszłość, jak to będzie, co to będzie. Czasami lepiej nie wiedzieć. Jedno jest pewne, że czeka nas szczęście, jeśli wyznamy i przyjmiemy to w sercu, że Panem jest Jezus. Jeśli będziemy korzystać z sakramentów, który zostawił. Jeśli będziemy członkami żywymi Kościoła, to nie musimy się martwić o przyszłość. Życie nasze jest tak ciekawe i te małe cuda zdarzają się codziennie, tylko wystarczy lupy wiary, żeby je dostrzec. Czasami warto się przyjrzeć przez tą lupę. Ciekawe rzeczy widać. Małe cuda, takie proste, oczywiste. Oh,
Teraz powiem tylko krótko. J3-16. Bardzo dobitne. Dzięki. Kolejna piosenka nosi tytuł Nareszcie. To jest najbardziej rytmiczna, najbardziej dynamiczna piosenka, najbardziej rockowa. Jak ktoś komuś zimno, to może poskakać. Ale treść jest bardzo poważna. Chodzi o to, żebyśmy nie lekceważyli tych najmniejszych. Pan Bóg mówi w Apokalipsie, że nie dopomni się o to, żebyś mu zdał sprawę z ilości literek przed nazwiskiem, albo jakie to wielkie dzieła dokonałaś na ziemi. A o co się upomni? Jaki byłeś, jaki byłaś dla tych najmniejszych. Byłem głodny, dałeś mi jeść, byłem spragniony, dałaś mi pić. Zapobiegłeś jakimś potrzebom tych odrzuconych, tych gdzieś na marginesie naszego życia. Nie tych z pierwszych stron gazet. Nie jest ważne, ile mamy tysięcy lajków pod postami, nie jest ważne, ile mamy znajomych na Facebooku. Ważne u progu wieczności jest tylko to, jacy byliśmy dla tych, z którymi utożsamia się Pan Jezus, tych najsłabszych, najmniejszych. Jeśli jeszcze pamiętaj o jednym, jeśli czynisz coś dobrego, niech nie wie Twoja lewa ręka, co czyni prawa. Nie musimy trzymać czeku 2 na metr, że jakiś bank dał 100 tysięcy na dzieci. To jest tak, jakbyś dał 10 groszy. Nigdy nie trąbmy, jak coś zrobimy dobrego, zawsze gdzieś tam w ciszy Pan Bóg to będzie pamiętał. Pan Bóg wszystko, całe dobro. To niedocenione, to, że coś zrobiłeś, fantastycznego, a nikt tego nie dostrzegł. Bądź pewien, bądź pewna, że Pan Bóg to wszystko pamięta. A ci, którzy walczą o zaszczyty różne tutaj na ziemi, już je otrzymali. I potem już niestety. Tak Magda Oniusz, która współpracuje z nami, śpiewa, że jest do góry nogami, dokładnie odwrotnie. To, co tu się wydaje wielkie, jakieś niesamowicie ważne, to tam może nic nie znaczyć. A ten, kto tutaj pełnił swoje powołanie w cichości, pełnił dobro, czynił tak, żeby nikt nie widział, będzie się cieszył z tego wiecznie. Nareszcie.
3, 2, 1, bungee. To ostatnie słowa, które słyszy ktoś skaczący na prawdziwym bungee. Ten instruktor, pan lub pani przy otwartej już bramce mówi ci 3, 2, 1, bungee. I wtedy, jak regulamin mówi, trzeba od razu skoczyć. Jeśli ktoś się waha, może kiedyś będziecie mieli okazję przeczytać taki regulamin. Ja czytałem na plaży gdzieś we Władysławowie, jak graliśmy. Małymi literkami pisze, że jak nie skoczysz na słowa 3, 2, 1, bungee, wtedy zjeżdżasz na dół i ci już kasy nie wracają. To niby takie oczywiste. A warto pomyśleć o tym, że Pan Bóg nam w ciągu życia wiele razy tak mówi, 3, 2, 1, skocz w moje ramiona, zostaw to wszystko, to twoje życie ciasne, które kiedyś do tej pory wiodłeś, może być inaczej, bo my sobie nawet nie zdajemy sprawy, że możemy żyć inaczej. Możemy żyć jak kura na podwórku 2 na 2 metry, której wystarczy ziarno, której wystarczy wyspać się, zjeść i to jest wszystko, mówiąc językiem młodzieży, poimprezować, najeść się, pograć i to wszystko. I więcej już do szczęścia nie trzeba. Ale można się wznieść na to podwórko i zobaczyć, jakie to jest śmiesznie małe, jakie to jest ciasne. Można. Także spróbujcie. Pan Bóg nas ciągle namawia do tego, żeby wzrastać. My się trochę tego boimy, że z tego naszego ciepełka będziemy się musieli wyrwać, ale Pan Bóg zawsze daje więcej. Im człowiek żyje dłużej, tym widzi to. Ile człowiek w ciągu życia od Pana Boga otrzymuje. 3, 2, 1 bungee to taka zachęta, żeby zostawić te swoje sejfy myśli, te swoje podpórki, te swoje furtki, gdzie można zawsze uciec. Przed Panem Bogiem i tak się nie ucieknie, nie warto, zresztą po co. Przed kim kto nas najbardziej na świecie kocha, nie na świecie, w ogóle. 3, 2, 1, bungee. Cześć Matce Bożej, w pierwszej pieśni, jaka powstała w języku polskim, pierwszy hymn polski, kojarzycie? Jaki tytuł nosi pierwszy hymn polski? Śmiało! Pierwszy hymn polski! No właśnie, od tego się wszystko zaczęło. Nasi dzielni rycerze pod Grunwaldem z tą pieścią na ustach zwyciężyli. Król Jan III Sobieski pod Wiedniem, zanim wyruszył, zatrzymał się na Jasnej Górze, oddał pod opiekę naród polski i siebie. Matce Bożej, nowsza historia, cud nad Wisłą. Zawsze, kiedy mądrzy wodzowie naszego narodu bali się Boga i ofiarowali siebie i naród, Matce Bożej, byliśmy potęgą.
Po bitwie pod Grunwaldem nas się w Europie bano, z nami się liczono, byliśmy potęgą gospodarczą, militarną. Tak było również po odcieczy wiedeńskiej, natomiast kiedyśmy się mijali z drogą Bożą i zapominali o tym, skąd się wywodzimy, zawsze gdzieś to się kończyło tragicznie. Historia się powtarza, nic nowego pod słońcem. Warto pamiętać, że te nasze sprawy w naszym życiu możemy zwyciężyć też za wstawiennictwem Matki Bożej. Ona bardzo wiele może. Pamiętacie cud w Kanie Galilejskiej? Pan Jezus najpierw nie chciał, mówił, a w sumie co nas to obchodzi, to nie nasza sprawa. Ale Matka Boża poprosiła, zamienił wodę w wino. I tak samo w naszym życiu każdą sprawę. Pamiętacie, taka prosta modlitwa pod Twoją obronę. Jeśli się czegoś boisz, masz jakiś egzamin, obawiasz się, to jakaś trudna decyzja przed Tobą, odmów w ciszy, w autobusie, gdzieś tam po drodze idąc. Pod Twoją obronę zobaczysz, naprawdę to działa. Polecamy, modlimy się też w drodze. Dzisiaj mieliśmy bardzo dużo czasu i zawsze jakoś Pan bezpiecznie nas prowadzi przez tyle tysięcy kilometrów. Słuchajcie, zagraliśmy ponad 800 koncertów w czasie tych 17 lat z jednym wypadkiem, kiedy auto do kasacji nam się nie stało nic. Pan Bóg czuwa, Matka Boża czuwa. Bogu Rodzice. Thank you.
Dziękuję bardzo. Powoli dobiega końca nasz koncert. Serdeczne dzięki przede wszystkim wszystkim organizatorom, starostwu powiatowemu, parafii tu miejscowej i wszystkim organizatorom tego Dnia Młodzieży, takiego wspomnienia. Braliśmy też udział w Światowych Dniach Młodzieży. Wspaniałe wspomnienia. Myślę, że to pozostaje w nas. To jest taki power, ale też zadanie dla nas, żebyśmy właśnie szli i głosili, tak jak nasze hasło, żebyśmy szli i głosili miłość naszym życiem, naszą codziennością, tym, że będziemy życzliwi, tym, że będziemy innych przybliżać do Pana Boga, że zaproponujemy udział we mszy świętej, że weźmiemy kogoś nawet, kto dawno nie był, wujka, ciocie, nawet poświęcenie komuś czasu, porozmawianie, to już jest coś, to jest coś bardzo cennego. Jeśli nie mamy siły na to, to trzeba się podładować serce. To się dzieje w Eucharystii, podłączamy się do źródła dobra, prawdy, piękna, przede wszystkim miłości. Żeby głosić miłość, trzeba ją mieć w sobie, więc trzeba się ładować. Ten, kto ma głosić, musi być naładowany. Więc jak najwięcej Eucharystii, jak najwięcej Pisma Świętego, które trzeba czytać codziennie. To jest taki drogowskaz. Drogowskaz, instrukcja obsługi, jakby ktoś to nazwał. Żywe słowo, które jest aktualne w naszym życiu, jak czytasz ten sakrament po kilku latach, znowu coś nowego wiesz, znowu Pan Bóg oświeca twój umysł, Duch Święty. Warto poprosić Go o to. Warto też się włączyć w jakąś wspólnotę przy parafii, bo jedną zapałkę łatwo złamać, ale jak już weźmiemy całe pudełko, no to trudno jest złamać. We wspólnocie zawsze jesteśmy silniejsi. Tak z tą myślą chcę Was zostawić, żeby iść i głosić, trzeba gdzieś przynależeć, trzeba się w coś zaangażować. Macie różne grupy, wspólnoty, bierzcie w tym udział, działajcie, głoście przede wszystkim życiem. A Królestwo Boże będzie się rozszerzało dzięki nam. My jesteśmy tą solą ziemi, jak powiedział papież. A śpiewamy dla Was dzisiaj. Debiutantka rozkręciła się trochę. Marta! Nasza wokalistka, przyszła mężatka. Alina! Ostatnia szansa, chłopaki. To już nie. Na klawiszu, flecie i śpiewała chórki Agnieszka. I nie tylko chórki. Gitara elektryczna, komentarze Sebastian. Na gitarze basowej, na perkusji bracia Kańtoch, którzy nagrali swoje ślady w studiu. Trudno by było ich przywozić tutaj. Tylko podróżujemy z nimi wirtualnie. Dziękujemy im również. Jeśli ktoś ma ochotę po koncercie, będzie taka płyta The Best Of. Zostało nam jeszcze troszkę tego. To są taka kompilacja naszych wszystkich płyt. Te najczęściej słuchane, najczęściej nagradzane w różnych radiach utwory. Również lista z mocą te utwory grała, czy gra jeszcze nadal. Taki The Best Of w cenie symbolicznej. Możecie wspomóc naszą działalność. Płytka, która zawiera tam chyba 12, jest Bogurodzice, jest kilka takich. Jest Lawina, kilka przebojów naszych. Zapraszamy serdecznie na testimonium.pl. Jeszcze dzisiaj będzie filmik z tego koncertu. Będzie można pooglądać. Są również inne filmiki. Zapraszamy na nasz fanpage. Można śledzić naszą działalność. Promujmy też w internecie to, co dobre. Nie możemy brać przykładu z tego świata, jak powiedział Pan Jezus, ale możemy w tym świecie czynić dobro również przez te media, które istnieją. Dlatego róbmy to. Papież powiedział, że ma też, znaczy ma Twittera, ma Facebook i to dobrze, można sobie polubić. Fajne rzeczy tam są. Dzięki serdeczne, testimonium, świadectwo dla Was z Leszcze Nowego Rybnika. Do zobaczenia w sierpniu w Świnoujściu, macie blisko, możecie przyjechać, gramy 8 w Muszli przy promenadzie. Duży koncert plenerowy, taki ewangelizacyjny, troszkę inny repertuar, bardziej taki no, docierający do tych osób, które są daleko. Pamiętajcie, żeby się za nas pomodlić. Jutro wracamy 600 km. Dzięki starostwu za nocleg i Wam za przybycie. Dla księży mamy niespodziankę. Proszę przyjść do nas po koncercie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Możesz zmienić jedną.
Testimonium dla was. Dziękujemy serdecznie, panie i panowie, testimonium. Duże brawa. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie, panie i panowie. Dziękujemy za dziś. To był regionalny Dzień Młodzieży w Drawsku Pomorskim. Kłaniam się niziutko, a my, drodzy państwo, spotkamy się już niebawem na antenie radia RMF FM.